No, witam wszystkich. Tutaj fajnie poruszymy taki temat, bo jakieś dwa filmiki wyłapałem. Znacie takiego człowieka starszego o ksywę Lecztu? Chyba każdy o tym wie. No właśnie, tutaj zrobił filmik o mnie i o Kobrze. Chcę ja mam powiedzieć? On sam właśnie tutaj śmiecia pokazuje z jednej strony, z tego powodu, że non stop, co ja nie rusz widzę jego filmiki, to on z piwem. Piwo, pije non stop, coś tam pierdoli. Dla mnie to jest w ogóle śmieszne, co on to w ogóle o nas powiedział. Leszczu, zastanów się, co ty gadasz, bo ty jesteś dziad już, a nie jakiś młody, tylko dziaduś, który lubi sobie popić ostro, bo widać po twoim mordzie przeproszeniem, bo już nie będę tam cię jeździł. Widać po tobie, że ty po prostu lubisz sobie popić i z kogoś śmiać się. Po prostu ty lubisz kogoś robić debila, tak? Leszczu. Człowieku, tym co ty pokazałeś nam, mi Kobrze, cienki jesteś właśnie, z tym jesteś bardzo cienki. Co zazdrościć tym, że my mamy tu więcej fanów, więcej ludzi tutaj nam pomagają? Leszczu? Tak się nazywa ten stary dziad. Chyba kojarzycie, o kogo chodzi. Ja nie będę jego hejtować, tylko kilka słów powiem, bo po prostu dzisiaj wyłapałem jeden i chyba wczoraj czy przedwczoraj znalazłem następny filmik. Człowieku, ty taki jesteś mocny, ale przez chyba przeproszeniem przez kamerę. Bo dla mnie to jesteś pajacem, który krytykuje wszystkich. Nieważne, czy ten dobrze robi filmiki, czy tamten źle. Wszystkich jeździsz, Leszczu. Zobaczymy, jak ktoś ciebie będzie tak jeździł. A na pewno ktoś ci jeździ po tekstach tobie, że jesteś pijoczkiem. Że lubi sobie popić, lubi sobie krytykować innych ludzi. Weź się ogarnij, człowieku, bo ty po prostu robisz siarę. To, co zrobiłeś, to aż mnie rozpieprzyło, przeproszeniu, Leszczu. Jak tak mówiłem, że bekę z tego mam, że ty gadasz od rzeczy. A co cię obchodzi, że robimy filmiki? To mogę kurwa ciebie się zapytać, po chuj robisz filmiki? Po chuj się pucujesz, Leszczu? Takie jest pytanie do ciebie. My akurat robimy sobie z humorem filmiki, a ty kurwa jeździsz po tekście. Człowieku, ogarnij się, bo naprawdę ktoś ci przypieprzy w ryja za takie odzywki przez kamerkę, bo ty jesteś lepszy. Gówno jesteś lepszy. Ty po prostu nie jesteś lepszy, tylko po prostu robisz przeproszeniem, chcesz być popularniejszy niż my. Człowieku. Mnie to nie rusza. Tylko właśnie z siebie mam bekę, Leszczu, że ty po prostu pucujesz się, bo chcesz być lepszy od nas, od wszystkich. YouTube. A ja rozumiem, że ty już dużo lat robisz filmiki. Ale ty robisz filmiki takie kiepskie, że zwykle umiesz skomentować kogoś. Bo tobie kurwa coś nie pasuje, człowieku. No to taka jest prawda. Wiadomo, że nie wszystkim się będzie podobało filmiki nasze. Są filmiki takie, są filmiki takie. Ale Leszczu, ty zastanów się, co ty mówisz, bo ty po prostu sam o sobie oceniasz, kim ty jesteś naprawdę w życiu. Taka jest moja prawda. No to, co o mnie i o Kobrze powiedziałeś, to jest dla mnie śmieszne, to ja mogę bekę z tego robić. Ja się śmiać mi się z tego chciało, jak to oglądałem, jak ty kurwa pijesz piwko. Jeszcze tam pod nosem pierdolisz, Leszczu. Taki jesteś mocny, to wreszcie pokaż vlogi, wreszcie zacznij robić jakieś filmiki z sensem, a nie jakieś pierdolenie o kimś, bo coś ci się kurwa nie podoba, Leszczu.
to się zastanów, bo naprawdę ty jesteś stary jak dziad, a zachowuje się jak kurwa pierdolony dzieciak, który pierwszy raz złapał kamerę i filmuje filmiki. Taka jest moja prawda. I co na to powiesz, Leszczu, który tak się pocuje i gówno z tego ma. Dobra, kończmy ten temat, bo to tylko po prostu szkoda mi tego nerw, szkoda mi pierdolenia o Leszczu, o starym dziadku, który kurwa pierdoli od rzeczy i chuja z tego ma. No po prostu ja dzisiaj robię filmiki, no akurat tutaj nałapałem tego właśnie dwa filmiki, bo bekę mam z tego gościa totalnego, że kurwa ja rozumiem, że my robimy jakieś kiepskie filmiki, no to my o tym wiemy, no to staramy się coś poprawić, a nikogo nie atakujemy, że ty masz takie i takie, takie, bo ty się nie nadajesz. A Leszczo kurwa robi tak swoje. Jak powiedziałem kilka minut temu. Zachowuje się jak głupi dzieciak, który pierwszy raz złapał kamerę i musi filmować, bo on musi być popularny. Jak chcesz być popularny, to zacznij robić jakieś sensem filmiki. Taka jest moja odpowiedź w kierunku tego, co odpowiedziałeś nam. Dałeś nam odpowiedzi. Taka jest prawda. A czy to zgadza się z nami, czy nie, to chuj mnie to obchodzi. Przepraszam. Dobra, sorry. Pojechałem trochę po tekście, ale to jest mały szczegół. Oglądajcie to, co ja powiedziałem, do Leszcza, do starego dziada, który nie wiem, co on by chciał podbić świat, miasto, nie wiem. Pozdrawiam i oglądajcie.